Ponad 20 stron liczy komunikat komisarza wyborczego w Suwałkach dotyczący zarejestrowanych lokalnych komitetów wyborczych. Na liście znalazło się ich ponad 100. 24 z nich zgłosiły, że będą działać na terenie województwa podlaskiego. Listę tych z Suwałkami w nazwie otwiera Komitet Wyborczy Wyborców Koalicji dla Suwałk Bożena Kamińska. Kolejne to KWW Naprawiamy Suwałki, KWW Razem dla Suwałków Czesław Rękiewicz, KWW Wspólne Suwałki. Prócz lokalnych komitetów w mieście z pewnością aktywność podejmie zarejestrowany w PKW Komitet Wyborczy utworzony przez Prawo i Sprawiedliwość. Na terenie gminy Suwałki o miejsca w samorządzie walczyć będzie więcej chętnych komitetów, aż 7. Komitet Wyborczy Wyborców Blisko Naszych Spraw, KWW Gminy Suwałki. KWW Skutecznie dla Gminy Zbigniew Mackiewicz, KWW Suwalszczyzna bez zagrożeń, KWW Tadeusza Stroniewskiego, KWW Wspólna Sprawa Samorząd, KWW Zjednoczenie dla Gminy Suwałki. Augustów jest siedzibą lokalnych komitetów, które będą ubiegały się o miejsce w różnych samorządach. Są to Komitet Wyborczy Wyborców Augustów 2050, KWW BAU 2024, KWW Nasze Miasto Augustów, KWW – Samorząd Powiatu Augustowskiego, KWW – Nasza Wspólna Wieś, KWW – Razem dla Gminy Augustów, KWW – Wspólnota Gminy Augustów. Sejny również będą areną zmagań o samorządowe mandaty. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Silny Samorząd, KWW – Twój Wybór, KWW – Ziemia Sejneńska, KWW – Działamy dla Gminy Sejny, KWW – Nasza Gmina. KWW Przedsiębiorcza Gmina, KWW Razem dla Sejn, KWW Sejny od Nowa. Na liście formacji zarejestrowanych w Państwowej Komisji Wyborczej jest ponad 40 ogólnopolskich komitetów, ale z wykazu nie da się wywnioskować, które z nich będą ubiegały się o miejsca w wyborach do samorządów Słowalszczyzny.